Szczęść Boże, dziś jesteśmy zachęcani przez Jezusa, żeby wytrwać w miłości. Musimy się jednak dowiedzieć, że to nie my wybraliśmy Boga jako pierwsi. Choć można powiedzieć, że zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, gdy nas przyniesiono do chrztu. Uczono nas w dzieciństwie o wierze, o Bogu, o modlitwie i o przykazaniach. Uczono nas pewnych zachowań. A mimo wszystko, to nie my pierwsi wybraliśmy Boga jako część naszego życia. To On wszedł w to życie przed nami. Jesteśmy tymi, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie. Sami jesteśmy tylko pustymi naczyniami, bez obrazy, ale jesteśmy jak dzban, który należy napełnić. Nawet święty Paweł w swoich listach pisze, że został pochwycony przez Jezusa. Jezus napełnia naszą pustkę swoją miłością, a nawet przelewa nasze brzegi, żebyśmy napełniali też innych. To może stwierdzić tylko ten, kto serio traktuje życie Ewangelią. Czy można milczeć o miłości? Czy zakochani nie dają sobie wzajemnie odczuć, że się kochają? Czy małżonkowie żyją tak, jakby nic się nie działo? Czy rodzice względem dzieci są oskli? Niestety tak się dzieje, ale czy można tak postępować, gdy jest w nas miłość? Żadną miarą. My wręcz kipimy tym uczuciem i zabiegamy, żeby kochana przez nas osoba mogła tego doświadczać. Trwanie w miłości do Boga jest możliwe dzięki Jego miłości. Jesteśmy naśladowcami. Czynimy to, co sami otrzymujemy. Otrzymując miłość, miłością odpowiadamy, choć każdy na swój sposób. Ta miłość Boga względem swoich uczniów jest różnorodna. Inaczej wygląda względem Jana, który zasłuchany jest w każde słowo Jezusa. Inaczej wobec Piotra, który jest pełen temperamentu. Inaczej doświadcza jej Tomasz, który sceptycznie podchodzi do niektórych kwestii. Inaczej także doświadcza jej Judasz, który jest człowiekiem interesu. Inaczej doświadczamy jej ty i ja. Miłość powoduje, że stopniowo się odsłaniamy. Może tak jak lis i mały książę. Oswajamy się, a z tego rodzi się tęsknota. Przyjaźń Jezusa do uczniów, do wszystkich ludzi jest autentyczna, jest wyzwalająca. Lubię być na adoracji. Choćby tam było wiele osób, to wiem, że jest On i ja. Wiem, że mogę Mu powiedzieć wszystko i zachowywać się tak, jak wobec przyjaciela. Mogę w Nim szukać pocieszenia, ale mogę też Mu naubliżać. Mogę się złościć i żalić. Mogę też zwyczajnie siedzieć w Jego towarzystwie w milczeniu, bo wiem, że jest obok i to mi wystarczy. Najpiękniejsze jest to, że On mnie sobie nie przywłaszcza i nie trzyma w złotej klatce. Pozwala mi żyć tak, jak chcę, nawet wtedy, gdy porywam się czasem z motyką na słońce, czy gdy robię coś, co mnie krzywdzi. Smuci się, ale nie opuszcza mnie, choć mogę zachowywać się nieodpowiedzialnie. W swoim czasie mi o tym powie, gdy znów wrócę szukać zrozumienia. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. W poniedziałek nie miałem dobrego dnia. Wieczorem doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu, że złoszczę się na to, na co nie mam wpływu. Przypomniałem sobie słowa z jakiegoś filmu: jeżeli w złości chcesz coś uczynić, jakie z tego wyniknie dobro? Jeśli chcesz wszystko zmienić, jakie wyniknie z tego dobro? Wyszło, że żadne. Mogę powiedzieć, błogosławione dylematy i wątpliwości, bo zmuszają do powrotu na właściwą ścieżkę. Chrystus chce nam powiedzieć: smutek zagłusza wasze dobre decyzje. Chcę wam dać radość i żeby ta radość nie była chwilowa. Człowiek, który oddaje się całkowicie w ręce Boże, nie staje się marionetką, nudziarzem, konformistą, nie rezygnuje ze swojej wolności. Jedynie człowiek, który zupełnie zawierza się Bogu, znajduje prawdziwą wolność, wielką i twórczą przestrzeń dla wolności szerzenia dobra. Człowiek, który zwraca się do Boga, nie staje się przez to mniejszy, lecz większy, ponieważ dzięki Bogu i razem z Nim staje się wielki, staje się jak Bóg, staje się naprawdę sobą. Tak to nakreśla papież Benedykt XVI. Mamy wytrwać w tym, co otrzymujemy, choć przychodzą chwile, gdy nie pojmujemy, dlaczego tak się dzieje. Jesteśmy przyjaciółmi wobec Jezusa, dziećmi Boga, nie sługami. Służyć to mamy innym, jak to wczoraj wybrzmiało. Mamy przelewać to, co nas napełnia. I oby to nie była rozpacz i gorycz. Czerpmy z tego źródła, które dla nas bije w Bogu. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.